to się będzie działo, że 30 na godzinę? Czemu na mnie trąbi? Jest 30 na godzinę. Kierowcy tutaj są niecierpliwi. Kuźwa, patrzcie, przemówą. To było chamskie, tak się nie robi, nie? Kierowca nigdy w życiu nie powinien zajeżdżać drogi i hamować. Tak się tu jeździ, widać, widzicie? Też dlatego trzeba uważać. Przyhamuję. Musi się bardzo śpieszyć. Ostra to było. A jakby ta osobówka nie wyhamowała, to by ich zabił. To nie jednych. Kurde, tam się biją zaraz. Padam rękami, machają ostro. Gdzie to jest rentgen? Patrzcie, tu nie mam jechać. Tam jest X-ray, tylko jak tam dojechać? Ben, Jadkowi, ja nic nie wiem, do Bułgarii muszę wracać, czy co? O k***i chodzi. A kim ty jesteś? Problem. Burada silip. Okey. Öbür türlü oradan. A jutro będę musiała znowu czekać. Ja mam to w dupie. No to już chyba będzie tu. Takie ciemno, kurczę. To sobie zaparkuję. Tu jest brama. Do firmy. Tak. Myślicie? Będzie tu bezpiecznie? Powiem wam, że ten parking to taki nie za ciekawy. Widzę, że płatny, ale zero oświetlenia. Chyba nawet kłódkę założę dzisiaj na noc. Nie, musimy chyba tam, nie? Chyba źle pojechaliśmy. To jednak tam trzeba było zjechać. Kurde, ale się wpieprzyłam. No to już jestem w dupie, czarnej dupie. Próbuję się właśnie przebić przez Istanbul. Czas ucieka. Firma niedługo będzie zamknięta i jeszcze ten korek. 21 km, jeszcze 27 minut, 10 minut korka, jeszcze 20:17, do 20:30 działa firma, więc chciałabym powiedzieć, że walczę, ale co mogę zwalczyć w korku, nie? Słyszeliście to? Chyba ptak we mnie wleciał. Nic nie było, a patrzę teraz nagle, że kawałek osłony tej lusterka, ten plastikowy taki, że go nie ma, a wcześniej było całe lusterko. Chyba my tutaj nie staniemy na noc. Nie ma szans. Wieczny problem parkingowy. Gdzie zaparkować? Jak to zwykle bywa.